Proszę Państwa, święty Jan Paweł II, jak Jan Paweł II, ale tutaj Grabowska nas atakuje na nasze lekkie wspomnienie. Się nazywa Jadwiga Grabowska, nie jakaś maciora wiejska, tylko Jadwiga. Wcześniej prosimy o zgłoszenia dla porządku, dla lepszej, dla organizacji, dlatego żeby nikt nie był rozczarowany. Kawę, herbatę, coś do picia, ewentualnie kawałek ciasta, może lody, czy coś małego do zjedzenia, będzie można otrzymać również w pawilonie obok parkingu sanktuaryjnego, mam nadzieję, że już od 28 maja. Jest pewne opóźnienie w wybudowaniu, w wykończeniu tego pawilonu. Zresztą zaczęliśmy tę budowę właściwie w listopadzie, a więc niedługo to budujemy. Natomiast otwarte już są w tym pawilonie piękna księgarnia, są tam pamiątki, książki dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Bardzo serdecznie polecamy te wartościowe książki. To jest sposób na ewangelizowanie dzieci, młodzieży, dorosłych. Są tam też pamiątki, piękne z sanktuarium. Tam też znajdują się toalety. Od wtorku 16 maja rozpoczęliśmy budowę organów w sanktuarium. 49 głosów będzie. Dotąd były one przygotowywane przez ponad rok w specjalnej pracowni na południu Polski. Mamy nadzieję, że budowa i strojenie tych organów zakończy się za około 3 miesiące. Zresztą będziemy Państwa informować o przebiegu tych prac. Jest już wykonana także 10. stacja, zresztą bardzo piękna, drogi maryjnej Loreto. Zostały jeszcze 4 stacje. Wszystkie te stacje są piękne, przypominają one, że Matka Najświętsza objawiała się i objawia. Ona sama zstępuje z nieba i ewangelizuje świat. Ciągle się to dokonuje. Oczywiście 100 lat temu w Fatimie, ale i teraz też. Warto tym się też zainteresować, poczytać na ten temat. Są o tym informacje, książki. Jeszcze mamy zrobić 3 stacje, rzeźby w kamieniu, ale stacje historii z Polski. Jest już jedna i 6 figur świętych. Mamy 2 dopiero piękne, białe figury już w sanktuarium, blisko prezbiterium. Wykonujemy też jeszcze gabloty do informacji o sanktuarium. Wszystko, żeby było estetycznie, pięknie. Zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie do sanktuarium. Jest to szczególne miejsce modlitwy ze świętym Janem Pawłem II. Z jego krwią i obrazem Matki Bożej, przed którym modlił się za Polskę, świat, Kościół w swej watykańskiej kaplicy. Nie każdy mógł w niej być podczas jego wielkiego pontyfikatu. Nie każdy mógł się modlić wtedy, uczestniczyć we mszy świętej, czy odprawiać mszę świętą w tej kaplicy ze świętym Janem Pawłem II. Teraz możemy w niej być i modlić się w jego kaplicy, która została niejako przeniesiona z Watykanu do Torunia, do tego sanktuarium. Święty Jan Paweł II to największy Polak, niejako szczyt naszej polskiej historii, tej pięknej historii. Dlatego cały sanktuarium z obrazami, freskami, witrażami, kaplicą pamięci, a nawet posadzkami mówi o tej historii, o pięknej katolickiej Polsce. Niech pomoże nam stawać się wielkimi na wzór największych i świętych rodaków. Oczywiście informacje o tej świątyni znajdują się też w tej księgarni. Są piękne albumy, małe i większe. Są informacje o tym, są zdjęcia. Mówmy Państwo jedni drugim, to jest nasze wotum. Nasze wotum Polaków za świętego Jana Pawła II. Wy budowaliście i wykańczamy jeszcze go. Prosimy dalej o pomoc. Na chwałę Bożą, jako dziękczynienie za Jana Pawła II, a równocześnie dla dobra pokoleń Polaków i nie tylko Polaków. Przychodzicie Państwo do tej świątyni, wielu ludzi przychodzi, dziękujemy za to bardzo, ale prosimy, by
traktować to jako miejsce święte, świątynia, a więc nie ma rozmów. Raz po raz wchodzę do świątyni, rozmawiają ludzie. Chcą sobie coś opowiedzieć, może i wytłumaczyć, patrzą na te obrazy. Ale od wejścia do świątyni już na dole milczymy. To jest miejsce święte. I pilnujcie Państwo tego. Zachowujemy absolutną ciszę. Trzeba największego respektu, ciszy i modlitwy. Odnośnie stroju. Strój godny, nigdy luzacki. Wkracza jakoś w nasze życie rozszerzana przez środki masowej manipulacji jakaś antykultura. Nawet w strojach bardzo często ludzie po prostu zachowują się niewłaściwie. Świadczy o tej antykulturze. Także strój. Nie mówię, że wszystkich, ale coraz częściej. Nikt nie będzie tego w ogóle. Strój godny. Nigdy nie wchodzimy też z psami. Proszę Państwa, parę razy już złapałem ludzi, jak wchodzą z psami. I to ludzie dorośli. Jeżeli starsi tak myślą, to jaka będzie młodzież? Pies ma swoje miejsce. Nie w świątyni. Najwyżej pies niewidomego. Tylko wtedy można się zgodzić. Ale to jest wiadomo. Pies, który prowadzi niewidomego. Nie wchodzimy rozgadani, jeszcze raz przypomnę. I jeszcze jedno, nie pozwoliliśmy też i nie pozwalamy żadnym przewodnikom, by oprowadzali jakieś grupy. Raz po raz zdarza się to, na przykład z Ciechocinek. Rozgadani, rozbawieni jacyś kuracjusze i przewodnik, który niejednokrotnie nie jest przyjacielem Kościoła. Prosimy tego nie robić, nie zgadzamy się na to. Każdą grupę, każdą pielgrzymkę zgłaszamy do sanktuarium i ojcowie lub siostry chętnie przyjmą te grupy pielgrzymki, z radością przyjmą. Podam Państwu numer telefonu teraz do sanktuarium. 693 168 247. Powtarzam. 693 168 247. Możecie Państwo też o sanktuarium znaleźć informacje na portalu Radio Maryja www.radiomaryja.pl i link Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Tam są różne informacje, również proszę Państwa, o bractwie świętego Jana Pawła II. A więc serdecznie zapraszamy i zapraszam do ewangelizowania, do głoszenia Chrystusa Pana na przeróżne sposoby, także przez książkę Dzieci i Młodzież. Zadbajmy o dzieci i o młodzież, o przyszłość Polski katolicką. Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Jest 10 po czwartej. Drodzy Państwo, dziś piątek, 19 maja, a wczoraj minął rok od konsekracji świątyni Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Z tej właśnie okazji wczoraj o godzinie 12 w południe transmitowaliśmy uroczystą mszę świętą, w czasie której homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Zapraszam do wysłuchania raz jeszcze słów, które skierował do nas ksiądz biskup. Czcigodny ojcze prowincjale, z całą rodziną ojców redemptorystów, czcigodny ojcze dyrektorze,
Budowniczy Wielki Dzieł Bożych w Toruniu, ojcze Tadeuszu. Czcigodni bracia kapłani, przewielebne siostry, szlachetni ofiarodawcy, kurzyści, muzycy, bardzo mi droga orkiestro Wiktoria, cała rodzina Radia Maryja, telewizji Trwam, społeczności akademicka, bardzo przygodni goście i domownicy Torunia, wszyscy kochani moi. Toruń, być w Toruniu to wielka łaska, za którą Bogu i wam wszystkim i każdemu dziękuję. A jednak się kręci, panie Koperniku. Płynie, Wisła płynie. A dopóki płynie, ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u brat twoich, Jeruzalem Nowe, Kościele Święty. Dla braci moich i dla przyjaciół będę żebrał o dobra twoje, Wszechmogący Boże. Księże dyrektorze, tak bardzo ci dziękuję wobec całej rodziny Redemptorystów za tę wielką łaskę, że w rok po konsekracji tej świątyni, którą konsekrował kardynał Zenon Grocholewski, kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup i Mieczysław chora i Celestyną Miliorem, nuncjusz apostolski, przyszedł czas ojcze Tadeuszu, aby podziękować tobie, a najpierw wyśpiewać psalm dziękczynienia i zachwytu dla tej świątyni. Jakże miłe są przybytki twoje, o zastępów pań. Dusza moja za nimi tęsknić nie przestanie, bo ciało moje i każde drgnienie serca mego rą się do ciebie, Boga żywego. Przecież Wróbelek znalazł sobie mieszkanie, jaskółka, gdzie by złożyła pisklęta swoje. A ja wciąż biegnę przed twoje ołtarze, Królu mój i Boże. Przygodni kochani, jak to się wszystko zaczęło? Gdzie szukać natchnień znów i człowieka, który tego wszystkiego dokonał? I wiem, Olkusz, Poliptych Olkuski słynny, wielkie organy. Stąd pochodził Jan Kanty, święty profesor Wszechnicy Krakowskich, a wokół pustynia Błędowska, wędrujące piaski, skałki Rapsztyna, pachnące macierzanką. Fara w Olkuszu, dziś bazylika, modlitwa pokornej matki przy bocznym ołtarzu. A ja czytam księgę Samuela i takie to wszystko podobne. Anna corocznie przychodziła do świątyni w Szylo i modliła się tak. Boże zastępów, jeśli dasz mi potomstwo, a jeśli to będzie chłopiec, oddam go tobie na służbę. Widząc to, kapłan Heli podejrzewał, że Anna jest pijana, bo poruszała ustami, a głosu nie było słychać. O nie, mój panie, ja nie jestem pijana, jestem tylko zgnębiona i duszę moją całą otwieram przed Bogiem. Wtedy kapłan Heli powiedział, idź w pokoju. Pan Bóg wysłuchał twoją prośbę. Anna
urodziła syna i dała mu na imię Samuel, to znaczy wypłakałam go u Pana. To ten, którego Pan budził trzykrotnie, wołając: Samuelu, Samuelu, mów Panie, bo sługa Twój słucha. To ten, który nie pozwolił, aby jakiekolwiek słowo Boga upadło na ziemię. Kto słucha, niech nie rozumie. Inne wydarzenia i dziwne sny o Jakubie. Jakub uciekał przed zemstą brata, bo przecież ten podstępnie uzyskał błogosławieństwo. A jako bliźniak był przecież drogi. Jakub zmęczony ucieczką przed swoim bratem oparł głowę o kamień i zasnął. I śniła mu się drabina, po której wstępowały i wstępowały anioły. Na szczycie tej drabiny siedział przedwieczny i mówił do Jakuba: przez ciebie błogosławione będą pokolenia tej ziemi. A Jakub odpowiedział: bojaźnią przejmuje mnie to miejsce. Tu jest moje Betel, tu jest dom Boga i brama niebios. To jeszcze nie koniec, ojcze Tadeuszu, przypomniania twoich snów. Jakub został sam za potokiem Jabok, a jakiś nieznajomy wypowiedział mu pojedynek. Przeciwnik, czując, że nie pokona Jakuba, ranił go w biodro. Odtąd Jakub został chromy, ale z tym większą siłą postanowił zmóc swojego przeciwnika, a ten prosił: puść mnie, bo już jest rano. Puść mnie, bo już świta. Nie puszczę cię, dokąd mi nie pobłogosławisz. A ten zapytał: a jak ci na imię? Jakub. Odtąd będziesz się nazywał Izrael, boś walczył z Bogiem. I pobłogosławił mu anioł. I Jakub miejsce to nazwał Penuel, bo tu walczyłem z Bogiem, ale on ocalił mi życie. Teraz z Bożym błogosławieństwem trzeba iść w górę potoku. I tam w dolinie Mamre Bóg powie ci tajemnicę, że w tobie będą błogosławione inne narody. To o tobie mówi Pan proroku z nadwizy. Zanim ukształtowałem ci w łonie matki, znałem ciebie. Poświęciłem cię, zanim przyszedłeś na świat. Ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. Pójdziesz, dokąd cię poślę. I będziesz mówił to, co ci polecę mówić. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Dam ci władzę nad narodami, nad królestwami. Będą walczyć z tobą, ale cię nie zmogą. A ty będziesz wyrywał i sadził, burzył i budował. Wiem. To Pan już w łonie matki mnie powołał i wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił moje usta, w cieniu swej dłoni mnie ukrył. Uczynił mnie strzałą wyborną i skrył mnie swoim kołczaniem. Ty jesteś moim sługą. W tobie się rozsławię. Szedłem więc w górę potoku. Zostałem sam. Siły ustały.
ukryłem się w grocie i zasnąłem. A Pan zapytał głosem wielkim: Eliaszu, co ty tu robisz? O Boże, Boże mój, wycięli wszystkich proroków. Ocaliłem tylko ja, więc uciekam i chronię się, aby ocalić swoje życie, bo przecież nie jestem od nich lepszy. Wyjdź stąd i wejdź na górę. Tamtędy będę przechodził. Najpierw był wicher ogromny, co rozdzierał góry i kruszył skały. Ale w wichrze jeszcze nie było Jahwe. A potem było trzęsienie ziemi. A potem ogień, który palił kamienie. Ale tam też jeszcze nie było Jahwe. Dopiero potem powiał łagodny zewier. I wtedy Eliasz zasłonił twarz, przywarł do skały i usłyszał znów pytanie: Eliaszu, co ty tu robisz? Wracaj, skąd przyszedłeś. Eliasz wrócił na górę Karmel, oczekując zmiłowania Pana, że przyjdzie deszcz i uchroni naród od głodu. Prorok rzekł do Achaba, swojego sługi: wyjdź na brzeg skały i popatrz w stronę morza. Nic tam nie widzę, ojcze. Odpowiedział sługa: to powtórz to jeszcze 7 razy. I za 7 razem sługa wrócił z dobrą wieścią. Widziałem ojcza na niebie, obłoczek wielkości dłoni. Eliasz rzekł: zaprzągaj więc osła, uciekajmy, bo będzie wielki deszcz, bo Pan zlitował się nad swoim ludem. Ojcze Tadeuszu, wiesz, co znaczy ten obłok? Wiem. To Matka Boża z Karmelu, karmelitańska, szkaplerzna, Matka Boska nieustającej pomocy redemptorystów, Twoja Gwiazda Morza, to Twoje Radio Maria, to Twoja Gwiazda Nowej Ewangelizacji. Tyś gwiazda, nasza przewodnia na firmamencie zamknięta, kiedy dokoła noc czarna, niepokalanie poczęta. Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa. Spojrzyj, po jakim strasznym morzu pływa. O gwiazdo morska, o święta dziewico, nadziei moich niebiańska kotwica. Tysiące kilometrów załamek lepszy. Przypomnij sobie, proroku, od pustyni błędowskiej dziecięce sny. Kiedy gwiazdy liczyłeś na niebie i chciałeś złapać tę jedną, jasno-niebieską. Dlaczego? Lubiłeś nad morzem zachody słońca i czekałeś na noc szczęśliwą i niebieskie sny. I modliłeś się wtedy o Ty przedwieczny, który lat tysiące codziennie gasisz i zapala słońce. Boże, o Tobie, jak ja myśleć lubię i ciągle myślę i w myślach się gubię. Musisz być mocny, kiedy ciskasz gromy. Musisz być dobry, kiedyś miłość stworzył. Proroku z ruchomych piasków, wracaj do Torunia. Póki Wisła płynie, dopóki ziemia kręci się, a jednak się kręci. Tu jest Twoje Betel, ojcze Tadeuszu, to jest Twoje Penuel. Tu zbudujesz kościół tej, która jest gwiazdą nowej ewangelizacji. Tej wychnionej gwieździe jasno-niebieskiej. Pamiętasz tę wędrowniczkę, co zeszła z tronu na Jasnej Górze
zostawiła korony, berła, królewskie płaszcze i poszła jak pątniczka, jak wieśniaczka od biskupa do proboszcza, do każdego Polaka i pytała: czy ty pamiętasz, że jesteś Polakiem? Czy ty pamiętasz wiarę, którą ci dałam? Czy ty się modlisz modlitwą, której cię nauczyłam? I tak ewangelizowała cały naród. Ksiądz Prymas w więzieniu, biskupi aresztowani, księża podpisywali listę lojalności. Za czym ty chodzisz, Matko Boska? Pytali uczeni. Aresztowali ją ubowcy. Chodziły puste ramy. A naród o godzinie 21 śpiewał: Mario, Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Teraz wszyscy zapomnieli o apelu. Pamięta tylko telewizja Trump. Zajęci biskupi i wolni Polacy zapomnieli. A ona wędruje teraz po diecezji łowickiej i pyta tak samo: czy ty pamiętasz? Proroku szukający radiowych częstotliwości. A pamiętasz 16 października 1978 rok? W bezbożnym polskim radiu poleciało: Habemus Papam, Sancte Romana Ecclesiae kardynalem Karolem Wojtyla. Źle makaroniarz przeczytał nazwisko, ale niech mu będzie na zdrowie. Myśmy i tak nie wierzyli, bo w radiu zawsze kłamali. Dopiero gdy zobaczyliśmy, że to ten z Krakowa, co nas prosił o modlitwanie pańskie, to już wiecie, niektórzy, co się wtedy w Polsce działo. Ludzie płakali, tańczyli, śmiali się jak głupi, modlili się w kościele, w szkołach, w autobusach, w pociągach i na ulicy. Pijacy się spili, dokładnie. Papieżem został Polak, a to wszystko z radości. A siostra Magdalenka napisała wtedy list do papieża, ale nutkami. Bo trzeba, żebyś wiedział na swoim Watykanie, że teraz już nie jeden zawiesił krzyż na ścianie. Wyprostowali się Polacy, a świat pytał: skąd są tacy ludzie? Gdzie jest ta Polska? Któż ten mąż? Znałem go. Był dzieckiem. Znałem. To namiestnik wolności na ziemi. Pod nóżkiem jego są trzy stolice. Trzy końce świata drżą, gdy on woła. I słyszę z nieba głosy jak gromy. To namiestnik wolności na ziemi widomy. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła. Nad ludy i nad króle podniesiony. Na trzech stoi koronach, a sam bez korony. A życie jego trud trudów, a tytuł jego lud ludów. Całował polską ziemię, jak matkę rodzoną. Aż serce zaskowyczało. Jak on kochał Polskę. A słyszę dziś w Ewangelii: ja nie, Panie, czy ty mnie kochasz więcej niż ludzie w Toruniu? Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Nie można zrozumieć tego narodu bez Chrystusa. Nie można zrozumieć tego człowieka bez Chrystusa. A myśmy płakali. I wołali. A potem: niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ta ziemię, jak piorun krzas. Wyprostowali się ludzie
i wołali z płaczem i siłą: my chcemy Boga. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Będziemy solidarni. Będziemy się szanować. Będziemy sobie pomagać, jak dzieci jednej matki. I stało się. Zwalił się mur berliński. Runęły żelazne kurtyny. Jednak nie wytrzymał diabeł i jego anioły. Diabeł nie wytrzyma, diabeł wytrzyma, bo diabeł w nocy niszczy. 1981 rok. Ewiwa, papa, las rąk, alleluja. Jest. Gdzie tam on nie taki uśmiechnięty, z otwartymi rękami. Chce wszystkich przygarnąć do siebie nagle. Cisza. Zerwały się gołębie. Krzyk, płacz, karetki. Zabili go. Klika Gemelli. Padli wszyscy na kolana. Zamarł cały świat. Matko Boska, ocal go. Przecież dopiero się zaczęło. Ksiądz Drozdek w Kościelisku opowiadał turystom taką anegdotę w swoim kościele poświęconym też dziękczynieniu za ocalenie Ojca Świętego. Matka Boska Fatimska 13 maja tamtegoż roku zobaczyła w morskim oku zakrwawiony pierścień rybaka. Wyłowiła, otarła i ocaliła. I śmiertelna kula została w koronie Matki Boskiej Fatimskiej. Tam było dla niej miejsce. Przestrzelony pas papieski z kroplami krwi jest na jasnogórskim ołtarzu. Na świadectwo bezbożnym. A akta pytał, dlaczego on żyje? Przecież nie chybiłem. Panie Pawle, teraz przyjdź. Niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg. Ojcze Tadeuszu, w Toruniu spełniają się sny. Trzeba budować kościół dla Matki Boskiej, co ocaliła Ojca Świętego i która jest gwiazdą ewangelizacji i temu, który tak ją nazwał, a którego rocznicę dziś święcimy już jako świętego, a który do niej wołał: Totus tuus, cały twój jestem, Maryjo. A ty modliłeś się wtedy: oddaj mi sen o łąkach umajonych, gdzie jest twój tron z papieża złotych róż. A ojciec nasz różańcem ci wyznaje: panienko, już na zawsze jestem twój. Panie Pawle, teraz przyjdź. Ojcze Święty, Matko Boska, a skąd ja wezmę pieniędzy na kościół? Pamiętaj, nie proś tych, którzy ubierają się w purpurę i w bior, którzy w miękkich szatach chodzą i mieszkają w królewskich pałacach. Ci są bardzo biedni. Niech kończą opatrzność, a ty idź do niewiasty w Sarepcie Sydońskiej. Jej nie zabraknie nigdy mąki w naczyniu i nie zabraknie jej nigdy oliwy w baryłce. Aż będzie obfity deszcz i Pan Bóg nas wysłucha. Patrz, to są Weroniki, te, które tak dużo mają. Odnajdź też tę wdowę ewangeliczną, co rzuciła do skarbony grosz. Ona dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. I to jest bogactwo. I to wystarczy? Tak, wystarczy. Niemożliwe. U Boga wszystko jest możliwe. I musi się czasem zawstydzić, jak Dawid, co mówił: ja mieszkam w pałacu z drzewa cedrowego,
a Arka Przymierza zostaje pod namiotem. Nie wejdę do mego mieszkania. Nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, dopóki nie znajdę miejsca dla mojego Pana, mieszkania dla mojego Boga. Popatrz, Ojcze Czcigodny, Biblia mówi tak, na wielkiego Salomona. Jakwe mówi, jakiś dom mi zbudujecie, bo ludzie to wciąż do bałwochwalstwa, no, ci ciemni albo ci, którzy musieli, klasa kapłanów rzekomych, wykorzystać ciemnotę. Biblia mówi, jakiś dom mi zbudujecie. 120 tysięcy owiec. Ziemia nie może ogarnąć chwały mojej. Ziemia jest moim podnóżkiem. Jakiż dom mi wybudujecie? To jest pytanie retoryczne. Wiedz i mów wszystkim. Biedni ludzie, bogatemu Bogu wznieśli tę świątynię. I stąd świat będzie słyszał głos świętego proroka. Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maria. Panie Pawle, teraz przyjdź pośród świętych wyniesionych. Słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony. Niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga. I powiesz wtedy, kazałeś mi, Panie, podbić to miasto, więc se mi podbił. Kazałeś mi umiłować to miasto, więc sam je umiłował. Kazałeś mi, Panie, założyć tu stolicę Twoją, więc sam założył, ale komuś Ty, Panie, oddał władzę nad tym światem. Do Europy bezmyślnym stadem, wlokąc za sobą miłość i zdradę, poszliśmy, niosąc nasze symbole. Przez pesz i ugór i przez czyste pole zdeptaną dumę i honor i wiarę. Odmawiam w samotności pacierz za ojczyznę. Nikt za mną nie powtarza prośby i wezwania. Poprątało się nam białe z czerwonym, jak powróz, który nas zaciska. Klątwę grają w Warszawie bluźniercy. Nowocześni i rachityczni bronią demokracji z kodem i bez kodu. Trwają na siebie i żrą jedni drugich. Uważajcie, nienawiść powraca do adresanta. A ja święciłem wasze sztandary. Myślałem, że wyrosną dęby, a tymczasem ciernie tylko. Mury Rzeczypospolitej się walą, a oni krzyczą nic to. Polska nierządem stoi, lecz gdy się nie spodziewacie, pochruchoce was Pan Bóg, jako ten garniec, wołał prorok. Prawa piszą, karty marzą, a po staremu w nierządzie żyją. Owo jest demokracja wasza. To nasz ostatni prorok. Ojcze Tadeuszu, nie zamartwiaj się. Człowieku od pachnących macierzanek z Rapsztyna. Popatrz, płynie Wisła. Ziemia w prawo się kręci. Dobrze się kręci. Radio Maria słychać już w całym świecie. Rosną ludzie mocni w szkole kultury. Idzie nowych ludzi plemię, jakich dotąd nie widziano. Gwiazda nowej ewangelizacji świeci. Oświeci nam, Matko, świeci. O Maryjo, świeci. Nawet gdy wszystkie gwiazdy porasną, tym mocniej nam świeci. Patrz, wielki skubio złagodniał. Podził wilczu z dębek, już nie szczeka.
Przestał szczekać, oswoił się. Ludzie anioły się zawstydziły. Już nie piszą, nie kłamią, nie każą umów podpisywać. Jeszcze kundle. Zawsze szczekać będą, bo po to są. Ale nie będzie Niemiec prunem w twarz. Mówię dziś, sami sobie naprujemy. Patrz, ojcze, jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż, wszystko to samo. Płyńmy, bądź co bądź. Krzyż stał się nam bramą. To widziałem u wejścia do twego kościoła. Odtąd kościół już nie będzie gdański, toruński, warszawski, krakusowy. Tylko będzie jeden, święty, Chrystusowy. I Polska będzie jedną, wielką, mądrą, bogatą rodziną. Rodziną Radia Maria. I choćby nam chcieli wydrzeć ojczyznę przez podwyczyny i zdradzieckie słowa, i choćby losy o Polskę rzucili, ty, Polsko, będziesz zawsze Chrystusowa. Kocham cię, Polsko. Więcej niż własne serce, wołał prymas Wyszyński. Ach, ty trudna Polsko, wołał major Sucharski. Polsko, ile ty mnie kosztujesz? Modliła się siostra święta Faustyna. Popatrz, ojcze, strudzony wśród dróg, w niebiosów twych błękit przeczysty. I tam jest wszystko. I Bóg, i Polska, i dom ojczysty. Już wszystko zostało, ojcze, powiedziane, ale nie wszystko jeszcze zostało zrobione. Nie przyorana jeszcze gleba ludzkich sumień. Ojcze dyrektorze, twoja świątynia ma już roczek. Trzeba się zbierać z drogi, aby braciom w ojczyźnie powiedzieć, wy jesteście świątynią Bożą. A kto by zniszczył tę świątynię, tego zniszczy sam Bóg. Mocny to i straszny. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, świeć miasto temu światu. Przemija postać tego świata, jak miną Nerą, burza i morowe powietrze. To małe dziecko wie, że to nikt nie może. Ty, mój Betel, mój święty diademie, będziesz trwać przez pokolenia, bo zbudowany jesteś na skalę, a skałą jest Chrystus. No dobrze, ale oni nie chcą. Matko Boska, która jesteś nad czarnym borem, blask pogody słonecznej kościół, nagnij pochmurną dłoń naszą, zaczniemy walczyć miłością. Potem tam poszedł spać. Ojcze Tadeuszu, spełniły się sny. Ale my o tym wiemy. Ale jak ktoś trzeba iść. Przejdzie przed nosem, a ty jest wszystko poza. Ocalałeś nie po to, aby żyć. No to co? Masz małe klasy. Było przed nosem, to było w odległości. Trzeba dać świadectwo, dopóki krew błękitna obraca się w twojej piersi. Trzeba iść. Na taką miłość cię skazali. Na taką i taką przewodnicę ojczyzną. Bądź wierny. Trzeba iść. Przed tobą jeszcze kawał drogi. Bądź wierny. Alleluja i do przodu. Więc szczęść Boże ci, ojcze Tadeusz. Bóg zapłaci. Amen. Tam potrzebują jedynczyny. Wszyscy chodzi na skrzydło, czy tam telefon, a kobiety to nie potrzebują. Objawiali, czy na świat.
Była to homilia księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego z Łowicza, wygłoszona wczoraj w czasie uroczystej mszy świętej w pierwszą rocznicę konsekracji świątyni, sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. W Radiu Maryja rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie ministrze, szczęść Boże, witam gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa, pozdrawiam ze słonecznej Italii, z Monte Cassino. Panie ministrze, 73 lata temu, ważna data, 18 maja 1944 roku, oddziały 2 Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na Monte Cassino, przełamując niemiecką linię Gustawa. Dzisiaj uroczystości na Monte Cassino, ale także z naszymi bohaterami, weteranami, delegacja rządowa przeżywa te uroczystości właśnie tam, w tym szczególnym miejscu. Jesteśmy już od wczoraj na Półwyspie Apenińskim, jesteśmy we Włoszech z weteranami 2 Korpusu Polskiego, z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, aby wspólnie obchodzić tę najchwalebniejszą datę. 18 maja 1944 rok to wielka data w dziejach polskiego oręża. To zwycięstwo porównywalne z Wiktorią Wiedeńską, to zwycięstwo porównywalne z wojną 1920 roku. Polacy jako jedyna formacja zbrojna w II wojnie światowej, działając tu na Półwyspie Apenińskim, dokonała, wydawało się, rzeczy niemożliwej. Przełamała niemiecki opór na linii Gustawa, otworzyła aliantom drogę na górę i dzisiaj z weteranami, z uczestnikami walki o niepodległość byliśmy na wojskowym cmentarzu na Monte Cassino, gdzie oddaliśmy hołd blisko 1000 żołnierzy, którzy tutaj zginęli w drodze do Polski, marząc o tym, aby Polska była niepodległa. Modliliśmy się podczas mszy świętej, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, generał Józef Guzdek. Modliliśmy się o to, aby Polska była wolna, aby Polska była niepodległa, aby Polska była wielka, aby z tej ofiary, która była przelana tu na włoskiej ziemi, wyrosło dobro i wyrosło szczęście. Weterani walki o niepodległość, weterani 2 Korpusu pamiętają o słowach, które pozostawili w Ziemi Świętej. Byliśmy tam 3 tygodnie temu z uczestnikami walki o niepodległość Rzeczpospolitej i tam na ołtarzu ojczyzny w Tyberiadzie, ołtarzu, który został wybudowany przez żołnierzy generała Władysława Andersa, jest taka modlitwa: przywróć Rzeczpospolitej wolność i wielkość. Dzisiaj przywołaliśmy te słowa na Monte Cassino. Dziękuję za to, że Polska jest wolna, ale też ślubując na grobach żołnierzy 2 Korpusu, że przywrócimy wielkość Rzeczpospolitej i przywrócimy ją opierając się o ten kodeks wartości, który był udziałem tamtego pokolenia, wspaniałego pokolenia żołnierzy tułaczy, żołnierzy wyprowadzonych przez generała Andersa z nieludzkiej ziemi, którzy tutaj na Półwyspie Apenińskim w Italii świętowali chwilę radości, triumfu i zwycięstwa. Ale naszą pielgrzymkę narodową rozpoczęliśmy od modlitwy przy grobie Jana Pawła II. Byliśmy wczoraj w Watykanie, byliśmy na audiencji u papieża Franciszka, który niezwykle ciepło i serdecznie powitał uczestników walk o niepodległość, żołnierzy 2 Korpusu. Modliliśmy się przy grobie Jana Pawła II, przywołując też tę datę 18 maja, bo przecież dzisiaj 97 lat temu urodził się Karol Wojtyła, narodził się wielki święty Jan Paweł II. Przywoływaliśmy tę jego wielką mądrość i spostrzeżenie, że bez pamięci nie można budować tożsamości. Nasza obecność tutaj jest wyrazem naszej pamięci, jest wyrazem naszej wdzięczności wobec żołnierzy walczących o niepodległość. Jutro jeszcze będziemy w Bolonii na cmentarzu, gdzie spoczywa blisko 300 żołnierzy walczących o wolną Polskę. To, co jest siłą tej pielgrzymki, to to, że na cmentarzach wojennych spotykają się 4 pokolenia Polaków.
posążnami weteranów walki o niepodległość. Są oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, ale są również młodzi strzelcy, młodzi harcerze, którzy chcą kultywować tradycje niepodległościowe. W naszej pielgrzymce bierze udział wicemarszałek Sejmu, pan Joachim Brudziński, wicemarszałek Senatu, pani Maria Koc, jest z nami córka generała Władysława Andersa, pani senator Anna Maria Anders, jest wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i wszyscy razem tworzymy tutaj taką wspólnotę wdzięczności, pamięci, ale również hołdu dla tych, którzy zginęli i hołdu dla tych, którzy są razem z nami, weteranów II Korpusu. Panie ministrze, ważna sprawa to także troska o tych wszystkich, którzy przecież walczyli o wolność, niepodległość, suwerenność naszej ojczyzny. Myślę, bardzo ważne dla wielu weteranów pielgrzymowanie, bo tak trzeba to nazwać, nie tylko na kartach historii, ale rzeczywiście całkiem niedawno przeżywaliście państwo pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dzisiaj do Monte Cassino, do tego szczególnego miejsca, zatem także przywracania pamięci historycznej, aby także młode pokolenie potrafiło przejąć tę sztafetę pokoleń. To jest bardzo ważne. Wtedy naród będzie trwał, pisał o tym Jan Paweł II z pamięci i tożsamości. Jeżeli następne pokolenia, następujące po tych wspaniałych, bohaterskich pokoleniach, przejmą te wartości, które przez wieki od 1050 już w tym roku 1 lat budowały Rzeczpospolitą. Przypominaliśmy wczoraj w Piedimonte, w miejscu, gdzie trwały silne walki w drugiej połowie maja 1944 roku. W tych uroczystościach uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. O tym, że żołnierze II Korpusu walczyli nie tylko o niepodległość Polski. Walczyli o świat wartości, który został podeptany przez narodowo-socjalistyczną niemiecką III Rzeszę i przez Związek Sowiecki, czyli dwa państwa, które wywołały II wojnę światową. Walczyli o przywrócenie tego ładu chrześcijańskiego, który przez wieki budował Europę, a słowa te brzmią szczególnie mocno tutaj właśnie na Monte Cassino, gdzie spoczywa patron Europy, święty Benedykt, gdzie właściwie w VI wieku, kiedy opactwo powstało, zrodziła się Europa w tym wymiarze, o jakim myślimy. To nie była tylko walka militarna, to była walka o wartości, wartości, na których i współcześnie należy budować cywilizację miłości, cywilizację chrześcijańską, cywilizację łacińską. Panie ministrze, tym bardziej rzeczywiście, że to grono tych naszych bohaterów walczących o wolność naszej ojczyzny bardzo intensywnie, szybko uszczupla się, a mamy ogromne zaniedbania w tym wymiarze historycznym i także pokazywania bohaterów naszej ojczyzny naszemu społeczeństwu, także temu pokoleniu najmłodszych Polaków. Nadrabiamy te lata stracone, bo to nie jest tylko okres PRL-u, ale to jest okres również ostatnich 20 kilku lat, kiedy starano się o historii zapomnieć, kiedy starano się historię wymazać z programów nauczania w szkole. Ale na szczęście ta historia pozostała żywa w młodym pokoleniu. Z ogromną radością widzieliśmy i witaliśmy dzisiaj młodych ludzi, którzy przyjechali tutaj do Monte Cassino, harcerzy, strzelców, motocyklistów, którzy już po raz drugi zorganizowali rajd szlakiem żołnierzy generała Andersa. Ta pamięć się odradza, a rolą państwa polskiego, rolą polskiego rządu jest pomóc, aby ta pamięć stawała się fundamentem. Musimy też zatroszczyć się o żyjących jeszcze weteranów. Jest ich, jak ojciec powiedział, coraz mniej, bo jest to pokolenie już 95-96-latków. Najstarszy uczestnik naszej pielgrzymki ma 98 lat. Oni są jeszcze pełni ducha, pełni radości, ale czasem ten duch jest ochoczy, ale ciało słabnie. My staramy się też jako Urząd do Spraw Kombatantów w wymiarze takim bardzo ludzkim, pomocowym wspierać ich do końca ich dni, aby czuli się potrzebni, bo są potrzebni. Są potrzebni Polsce, są przede wszystkim potrzebni młodemu pokoleniu, żeby pokazać te wartości, które były udziałem ich pokolenia. Z ogromnym wzruszeniem słuchałem opowieści jednego z weteranów, pana majora Łapińskiego, który walczył w 3. Dywizji Strzelców Karpackich, który mówił, naszą dewizą były trzy słowa: wiara, wytrwałość, zwycięstwo. I mówi, wiara w Pana Boga, wiara w niepodległą Rzeczpospolitą dawała nam wytrwałość.
trwałość. A ta wytrwałość dawała zwycięstwo. Myślę, że to jest najpiękniejsza definicja, czy też lekcja tego, jak rozumieć patriotyzm nawet w czasie pokoju. Oni realizowali ten patriotyzm swój, miłość do ojczyzny w latach najtrudniejszych, w latach wojennych, ale tu się nic nie zmieniło. Jeżeli będziemy mieli wiarę w Boga i w niepodległość Rzeczpospolitej, jeżeli będziemy wytrwale jej służyć, to wtedy Rzeczpospolita zwycięży. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gorąco pozdrawiamy i tych naszych weteranów, ale także przedstawicieli polskiego rządu i dziękujemy za tę relację w tym szczególnym dniu 73. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. Bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę przekażę tutaj uczestnikom, weteranom gorące pozdrowienia, którzy też kierują dla całej Polski za pośrednictwem Radia Maryja swoje pozdrowienia, swoją radość i przesłanie, które się zawiera w tym wspaniałym haśle Bóg, honor, ojczyzna. Na tych wartościach oni budowali Polskę i my budujmy. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia po godzinie 16 z panem ministrem Janem Józefem Kasprzykiem, szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. A na pijaczka? Ale tutaj tą czy tamtą nogą? Tamtą? Nie da rady. W najbliższy poniedziałek, 22 maja, w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz koncert pod tytułem Artyści śpiewają Panu Bogu. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowa niedokończona na temat błogosławiona Zofia Czeska, błogosławiona Sancja Szymkowiak i błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk, święte na nasze czasy. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 29 maja w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie, archidiecezji częstochowskiej. 5 czerwca w sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 12 czerwca w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie w archidiecezji przemyskiej i 19 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Bardzo cieszę, mi się właśnie wesoło nam, bo tak, myśmy gdzieś posiemędziły tutaj. I Litka tak siedzi, wiesz, i tak, tak. I mówi tak, wczoraj. Na tam kuchni, to że tego ci pomyje, ale wiesz. Ale wiesz. Ona nigdzie nie wyjdzie, bo ona się wstydzi. Bo ona mi się wyjął, każda w tym mówi. O rany. Także kasztany, proszę państwa, kasztany. Witamy Jadwigę Grabowską.